Paweł Wergi, Jędrzejczyk, jesteśmy po gali MFC, po fascynującym pojedynku z Hiszpanem Rosalesem. Witaj Paweł, gratulacje za wygraną. Najpierw ci pogratuluję. Jak się czujesz w ogóle po tym pojedynku? Dziękuję bardzo, witam wszystkich. No, czuję się zmęczony. Powiem szczerze, że zaskoczył mnie przeciwnik trochę. Oczywiście zawsze się spodziewam ciężkich walk, bo już jestem doświadczony i wiem, że nie ma łatwych walk. Tutaj po drugiej rundzie fizycznie czułem się bardzo dobrze, ale na koniec drugiej rundy dostałem mocny cios. I w trzeciej, jak już wiedziałem, że muszę go złamać i naprawdę straciłem sporo sił i troszeczkę już po walce rozumiem Pawła na stule, jak się zmęczył i nie mógł po prostu, no byłem już naprawdę bardzo zmęczony, ale wiem, że dałem dzisiaj wszystko, mam nadzieję, że walka się kibicom podobała, o to chodzi, wygrałem. Myślę, że to jakoś wyglądało i jestem cały zdrowy i mogę dalej walczyć, także jestem naprawdę niezmiernie zadowolony. Wyglądało dobrze, ale powiedz, nie zaskoczył cię tą odwrotnością pozycji, tym takim nękaniem, tą lewą ręką, zmianami, raz boks, raz uderzał bardzo, bardzo mocno. Co najbardziej odczułeś z jego strony? To znaczy, powiem szczerze, że rozmawialiśmy przed walką, taka kokieteria trochę była z mojej strony, że nie widziałem go, zawsze sobie zerknę. Nie oglądam, może tak nie wczuwam się za bardzo, bo wiem, że to nie ma większego sensu, ale widziałem, że stoi z odwrotnej pozycji. Trenuję z chłopakami dobrymi, którzy w odwrotnej pozycji walczą w moim klubie, także wiesz, tam z Dawidem czy z Bartkiem Sołkiem i byłem przygotowany. Tylko no nie byłem przygotowany na to, że dobrze czuł dystans, uciekał, nie mogłem tymi rękami trafiać. Czułem, że te moje midle wchodzą na niego, no ale z kolei dostawałem mocne low kicki na tą zakroczną nogę, która nie jest przyzwyczajona i no powiem szczerze, że jakby była pięciuruntowa walka, to było ciężko. No. On zobaczył te, bo było widać, że te dwa trafienia były naprawdę mocne. Wytrzymałeś, czy miałeś obawy, że ta noga jednak tam gdzieś puchnie? W trzyrundowej walce wiedziałem, że dotrwam do końca. No w pięciorundowej walce też inaczej bym to rozegrał, prawda? A tutaj wiedziałem, że muszę cisnąć od początku do końca. Widziałem też jego walkę ostatnio tam w internecie i widziałem, że ma uderzenie, bo położył swojego przeciwnika na deski tym lewym prostym, bo on był mańkutem. Także no, trafił mi w drugiej rundzie, także też to czułem. No. Ważne, że wygrałem, złamałem go i to jest najważniejsze. Paweł, na ile trudniejsza to była walka niż ta, którą toczyłeś na Nocy Góralskiej w Wojowniku? Bo tutaj jednak chyba ta atmosfera Nowej Soli, ci niesamowici kibice, którzy tutaj byli, wypełnili do ostatniego miejsca tą widownię, to chyba jest jednak naprawdę jakieś znaczące miejsce na mapie Polski, Europy w ogóle, jeśli chodzi o Muay Thai, o kickboxing, tutaj Nowa Sól. No tak, no MFC tutaj walczę na już szósty raz, mam sentyment do tej gali, uważam, że to jest jedna z najlepszych gal w Polsce, dlatego że się odbywa regularnie, jest raz do roku lub dwa razy do roku, ale zawsze jest. Czołówka polskich zawodników tutaj walczy. Jeśli chodzi o Noc Góralskich Wojowników, no to byłem po 15-miesięcznej przerwie spowodowanej tą kontuzją, obawiałem się jeszcze o rękę. Przeciwnik też jak na mnie wtedy postawił wysokie warunki, tylko inaczej rozłożyłem siły. Zawsze każda walka jest inna, nigdy nie jest taka sama. Też lepiej się w tej walce troszeczkę czułem po walce, że byłem mniej zmęczony, ale też narzucałem swoje tempo. No tutaj troszeczkę inaczej, wiesz, no każda walka jest ciężka. Ta była troszeczkę, myślę, na wyższy poziom jeszcze wszedłem i mam nadzieję, że coraz wyżej. Teraz w styczniu wyjeżdżam do Tajlandii, tam też nigdy nie jest łatwo. Mam nadzieję, że wrócę tam na któryś ze stadioników. To jest moje marzenie kolejne i później zobaczymy, co się będzie działo. New Lumpini Ramintra Stadium? Tak, mam taki plan już teraz, jak jestem cały i zdrowy, piszę do promotora i już będzie coś tam myślał na koniec stycznia. Myślę, że wszystko będzie ok. Panie Takun, prosimy o walkę dla Pawła Jędrzejczyka. Mamy nadzieję, że Paweł pokaże w Tajlandii to samo, co pokazał dzisiaj tutaj 13 grudnia na gali MFC 7. Pokonany Hiszpan, bardzo dobry Hiszpan Rosales. No, trudno naprawdę szukać tutaj dziur w całym. Paweł zwyciężył. Mamy nadzieję, że kolejne zwycięstwa i kolejny taki wspaniały sportowiec jak Paweł będzie nam towarzyszył w kolejnych walkach na galach MFC, a może i na innych też będziemy Cię obserwować. Paweł, dziękuję bardzo za naprawdę ten dobry pokaz kickboxingu K1, Muay Thai. Pokazałeś wszystko to, że jesteś dojrzałym zawodnikiem i cóż, chyba widzimy się na następnych galach. Tak, dziękuję bardzo. Zawsze łechcesz moją próżność tymi wszystkimi epitetami, także bardzo się cieszę, że się podobało i mam nadzieję, że będziemy się jeszcze nieraz widzieć na kolejnych imprezach. Ale jak pamiętasz, pojechałem cię kiedyś okrutnie, ale chyba pomogło. Trzeba było wrócić na salę i ciężko pracować, nie poddałem się, także no o to chodzi, prawda? Paweł Jędrzejczyk dla portalu Fight Sport. Prawdziwy
zwycięzca dzisiejszej gali MFC 7. Dziękuję bardzo.